Cześć, ja nazywam się Julia Wolner. Hello everyone, shalom, my name is Uri Wolner. Uwielbiam kraj mojego męża, Izrael. Uważam, że jest to miejsce niezwykle romantyczne, niezwykle intensywne, zmysłowe. Trudem wybrałam jedno miejsce, ale po dłuższym zastanowieniu uznałam, że najbardziej romantyczny jest wodospad Banias w północnej części Galilei. Miejsce, które jest doskonałe na spacer latem, kiedy w powietrzu unoszą się chłodzące kropelki wody, ale cudne także zimą, kiedy wszystko spowija romantyczna mgła, wśród drzew ćwierkają ptaki, no i ten niezwykły szum wody i piękna historia. Wodospad Banias swoją nazwę zawdzięcza postaci, którą znacie doskonale z mitologii greckiej. Oczywiście to jest bożek Pan, który miał tam swoje sanktuarium. I rzeczywiście miejsce to sprawia, że myślą uciekamy do legend, do mitów, do jakichś niezwykłych historii. Jest naprawdę bardzo, bardzo szczególne. Polecam Wam serdecznie. As one from Israel, I would like to recommend a place that is a bit off the beaten track. The place is the graveyard of Kibbutz Kineret. It's very beautiful, it's on the banks of the Kinneret, and just very, very serene and beautiful. It's where most of the people who built the kibbutz and the area itself are buried. One of the most important people buried over there is Rachel, a very famous poet. I am actually named after one of her poems. The place for me is very, very special since I think it gives a few points of thought of how sometimes you can love an idea, a place, more than your own life, and it is also a different kind of love. So if you're ever in the region, please visit it, enjoy. Miejmy nadzieję, że wszyscy niedługo będziemy już mogli wrócić do Izraela. No a zakochanym polecamy ten kraj szczególnie. Thank you.